Dlaczego zazdrościsz mi tego Tomasa? Tego co... Kurwa, te piły teraz... No, kurwa, no nie, masakra. Tego co mam, co osiągnąłem, a nie zazdrościsz mi drogi, którą musiałem przejść, żeby to mieć. Wejdź w moje buty, a zobaczysz, czy to jest takie proste. Także mój drogi, moja droga, krótki przekaz dla Ciebie w tym momencie, żebyś zobaczył, jak to jest. Bo często zazdrościmy i widzimy tak naprawdę tylko i wyłącznie efekt końcowy, ale nie widzimy drogi, którą ktoś musiał przejść, żeby to mieć. Większość tych ludzi, którzy do czegokolwiek doszli, mieli bardzo mocno pod górkę, bardzo mocno cisnęli, bardzo mocno walczyli o to, co mają i są w tym miejscu, w którym są. A większość ludzi niestety widzi tylko to, co jest już na szczycie, ale nie widzą całej drogi pod górkę, którą musieli iść, tak? Tyle. Tyle. Taki krótki przekaz dla Ciebie, więc pytanie, czy chcesz ubrać moje buty? Czy chcesz ubrać moje buty, czy ubrać buty człowieka, który naprawdę coś w życiu osiągnął? Jeżeli tak, zapraszam do kontaktu. Pokażę Ci drogę, dzięki którą ja szedłem i doszłem do tego, co dzisiaj mam. Uważam, że osiągnąłem w życiu bardzo dużo, ponieważ już w wieku 43 lat, tak naprawdę już 5 lat temu wszystko osiągnąłem, co chciałem mieć. Zwiedziłem wszystkie kraje, nawet więcej niż chciałem zwiedzić. Mam 3 piękne samochody, mam piękny dom pod Krakowem, mam zajebiste życie. Mam oszczędności na 10 lat, jest wspaniale. Nie mam złotówki kredytu na sobie. Tyle w temacie. Chcesz wiedzieć, jak to zrobiłem? To się ode mnie odezwij i zobaczymy, czy jak włożysz moje buty, czy będziesz tą drogą chciał iść. Tylko dam Ci jedną małą wskazówkę. Ta droga dzisiaj jest szybsza. Wiesz dlaczego? Bo nie będziesz musiał się uczyć na moich błędach. Tyle.